Dzień dobry. Witam w kolejnej transmisji na żywo z serii Tak chcę partnerstwa. Dzisiaj duży temat, brak zaufania. I najczęściej właśnie słyszę, że zaufanie jest do innych i że można je stracić. A jeszcze na dodatek, że nie można tego zaufania odzyskać, że to już jest stracone na zawsze. I takie myślenie bardzo mocno ogranicza, bardzo mocno. To oznacza, że zaczynamy budować mur wokół siebie, a jednak serce łaknie tej bliskości, łaknie tego partnerstwa, ale jeśli uwierzymy sposobowi myślenia, bo to jest sposób myślenia, że zaufanie jest do innych i można je stracić, i bać się kolejnej relacji, to okazuje się, że taka ściana jest naprawdę bardzo mocna, ale można ją zniwelować, jeśli zobaczy się, jaka jest prawda w kontekście właśnie uczucia zaufania do siebie. I to, co robię jako nauczyciel, to właśnie uczę, że wszystkie elementy, które nas blokują na to, żeby mieć to, co chcę, żeby doświadczać życia w formie, w jakiej chcę, wynika właśnie z braku rozróżnienia, co jest sposobem myślenia, a co jest uczuciem. Czyli zaufanie do innych i brak zaufania do innych jest sposobem myślenia. Natomiast zaufanie jako uczucie jest wyłącznie do siebie. Czyli jeśli popatrzymy na tabelkę uczuć i jeśli ktoś słucha mnie po raz kolejny, to już wie, ten kto słucha pierwszy raz, zaraz się dowie, że uczucia odpowiadają na pytanie, czego ja chcę. Jeśli ja chcę i rzeczywistość dostarcza mi taką możliwość, żeby zrealizować moje chcę, to wtedy czuję uczucia obfitości i zawsze zaczynamy od uczucia siły, bo za naszym chcę zawsze idzie uczucie siły. Potem jest uczucie wolności wyboru, wartości, bliskości, a potem właśnie pojawia się zaufanie do siebie. I właśnie ta piramida jest bardzo ważna, żeby uświadomić sobie, czym jest uczucie zaufania do siebie, żeby można było uświadomić sobie, czym jest uczucie braku zaufania do siebie. Czyli jeśli czegoś chcemy i czujemy siłę, że możemy, to zaczynamy czuć tą energię siły. Potem, jeśli mamy wybór, to czujemy uczucie wolności wyboru, czyli że to, co chcę, ma możliwość się przejawić, jest na faktach taka możliwość. Potem, jeśli wibruję dla siebie atrakcyjnością w tym, co chcę, to uruchamia się uczucie wartości, a jeśli chcę się tym ze sobą podzielić, to jest uczucie bliskości ze sobą. To są wszystko uczucia ze sobą. Czuję siłę, że mogę. Ja czuję wolność wyboru, bo wiem, że ja mam wybór. Ja dla siebie wibruję atrakcyjnością. Ja się ze sobą chcę podzielić. Dlatego zaufanie do siebie jest tylko właśnie w kontekście zaufania do siebie i zaufanie do siebie odpowiada na pytanie, czy ja się ze sobą podzielę i wybiorę to, co chcę. I to jest właśnie element uczucia zaufania do siebie. W związku z powyższym uczucie braku zaufania do siebie to jest moment, kiedy odmawiamy sobie wybrania tego, czego chcemy, wyłącznie w relacji ze sobą. I to jest właśnie to, co pokazałam na poprzednim diagramie, że uczucie zaufania do siebie jest wyłącznie w relacji ze sobą. Zresztą każde uczucie jest wyłącznie w relacji ze sobą, nawet bliskość. To jest element, że uczucia wyrażają mnie w relacji ze sobą. Oczywiście istnieje bliskość z drugim człowiekiem, ale pierwszym elementem
uczucia bliskości jest, czy ja się ze sobą podzielę i właśnie tak samo uczucie zaufania do siebie, czy ja dla siebie coś wybiorę, bo ja tego chcę. Pytanie, czy ja to wybiorę. To jest takie ważne, żeby zrozumieć, że wszystkie uczucia obfitości dotyczą naszego chce i dlatego to chce potrzebuje być zdrowe. Jeśli w ucieczce od uczuć bólu tworzymy mechanizmy wyłączania naszego chce, to wyłączamy energię życia. To naprawdę tak działa. Tylko kiedy wybieramy to, co chcemy, czujemy tą energię życia, chce nam się żyć, czujemy te wszystkie uczucia obfitości. Jeśli się nimi najadamy, to naprawdę nikt nas nie przekona, żeby z tego zrezygnować. I nasze życie jest świdrująco soczyste. Dlatego tak ważne jest to chce. Ale jeśli poprzez doświadczenie zaczynasz kombinować ze swoim chce i jeśli wierzysz, że coś innego jest ważniejsze niż twoje chce, to zaczynasz właśnie budować uczucie braku zaufania do siebie. Będę o tym jeszcze mówić. Każde uczucie ma takie trzy odsłony, czyli że czujemy uczucie zaufania do siebie, oddzielamy się od uczucia zaufania do siebie i czujemy brak uczucia zaufania do siebie. Czyli uczucie zaufania do siebie to jest moment, kiedy czegoś chcę, czuję te wszystkie uczucia obfitości, siła, wolność, wartość, wibruje dla siebie atrakcyjnością, chcę się ze sobą podzielić. Uczucie zaufania do siebie to jest ten moment, kiedy ja to wybieram, już po prostu robię ten ruch. Na takim prostym przykładzie, bo ja teraz poczułam te wszystkie uczucia obfitości, na przykład chcę przestawić mikrofon, bo chcę być lepiej słyszana, na przykład chcę czuć to uczucie obfitości, że jestem lepiej słyszana, to chcę, uruchamia uczucie siły, potem wolność wyboru, bo wiem, że mogę ten mikrofon przestawić, wibruję dla siebie atrakcyjnością, kiedy mówię do innych i jestem słyszana, chcę się tym podzielić, że jestem lepiej słyszana i uczucie zaufania do siebie to jest wybieram, że przestawiam ten mikrofon. Ale teraz można sobie wyobrazić, że mogę mieć programy, które powiedzą, ale czy na pewno dobrze przestawisz ten mikrofon? I wtedy oddzielamy się od uczucia zaufania do siebie. Jeśli zaczynamy kwestionować nasze wybory, albo jeśli słyszymy w głowie coś takiego, że nie wolno mi tak robić, nie powinnam tak robić, muszę robić coś innego, wtedy oddzielamy się od uczucia zaufania do siebie. Ale uczucie braku zaufania do siebie to jest ten moment, kiedy na myśl, że wybiorę to, co chcę, zaczynam czuć uczucie niepokoju. Boję się wybrać to, co chcę. Potem będę mówić, z czego to wynika, ale takie są właśnie przejawienia się uczucia zaufania do siebie. To prawdziwe jest, kiedy naprawdę bez zastanawiania się wybieram to, co chcę dla siebie, bo to wibruje dla mnie atrakcyjnością. Oddzielam się, kwestionując swój wybór lub uważając, że mi nie wolno. A brak uczucia zaufania do siebie to jest ten moment, kiedy naprawdę wybór tego czegoś, co ja chcę, sprawia albo ogromne uczucie niepokoju, albo naprawdę potężny lęk, albo po prostu lęk, albo nawet ataki paniki. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że wtedy czujemy brak zaufania do siebie, żeby wybrać to, co my chcemy wybrać dla siebie. I dlatego to nie jest tak, że nie ufamy innym, tylko czujemy brak zaufania do siebie, co się wydarzy, jeśli ja wybiorę tego człowieka. Kiedy ja wybiorę człowieka, który uważam, że może mnie oszukać, na przykład. Tak?
I wtedy chodzi o to, że to nie jest tak, że nie ufam tej osobie, tylko czuję brak zaufania do siebie, że wybór tego kogoś może spowodować, że ja poczuję uczucia bólu, kiedy zostanę oszukany, oszukana. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że każdy z nas nosi w sobie uczucia bólu i dopóki one są nieuzdrowione, no to właśnie powodują to uczucie braku zaufania do siebie. I na bazie przeszłości podejmujemy decyzje w teraźniejszości. Na szczęście można to uzdrowić, uświadamiając sobie te uczucia bólu i je akceptując, czyli kochając siebie w tych uczuciach bólu, bo uczucie braku zaufania do siebie oznacza brak wyboru tego, czego ja chcę dla siebie. A jeszcze raz powtarzam. Piękno życia przejawia się wyłącznie wtedy, kiedy umiemy, czujemy zaufanie do siebie i wybieramy to, co chcemy, bo tylko wtedy czujemy tą energię życia w sobie, bo uruchamiamy uczucia obfitości. I jak się kończy uczucie braku zaufania do siebie? W jaki sposób ludzie przestają się dogadywać? No, zaczyna być podejrzliwość. Kontrolowanie partnera. Czasami to jest branie winy na siebie. Przekręcanie słów partnera. I cały zestaw takich przykładów właśnie pokazuje to, że wtedy warto się zapytać, okej, to w czym ja czuję brak zaufania do siebie? Jakiej sytuacji ja się boję? Kiedy tego doświadczyłem? I jakie uczucia bólu wtedy doświadczyłem? Te uczucia bólu są naprawdę w nas i chodzi o to, żeby je doświadczyć świadomie, a nie, że ja sobie przepuszczę przez siebie jakiś płacz i poczuję się lepiej, bo to też często widzę, że takie jest myślenie, że popłakałam, poczułam ulgę, to załatwiłam problem. Nie, nie, nie. To jest zaledwie zebranie szumowiny z rosołu. Tak? Ta rana jest dużo, dużo głębiej i to uczucie braku zaufania do siebie jest nieuzdrowione. Bardzo mocno zaburza partnerstwo, właściwie przestaje to być partnerstwo, jeśli czujemy brak zaufania do siebie, albo partner czuje brak zaufania do siebie i przerzuca na nas swoją zazdrość i podejrzliwość. I dlatego takie ważne jest, żeby te uczucia bólu uzdrowić i zacząć wyrażać się w uczuciu zaufania do siebie, bo to jest równoważne. Uzdrawiam uczucia bólu, czuję zaufanie do siebie, działa za każdym razem. Czyli jak tylko uzdrawiam uczucia bólu, to uczucie zaufania do siebie się zwiększa i zaczynam z większą swobodą wybierać to, co ja chcę dla siebie. Oczywiście bycie singlem też wynika z uczucia braku zaufania do siebie, ale to uczucie braku zaufania do siebie już jest tak mocne, że wierzymy, że wolimy być sami. A jeśli mówimy, że chcemy być z kimś, a jesteśmy sami, to znaczy, że mamy w podświadomości bardzo mocny program na zasadzie, że to, czego się boję, jest tak silne, że stworzyło program, na przykład boję się, że będąc z kimś będę się musieć podporządkować, to wolę być sama. Chcę być sama, niż być z kimś i ryzykować, że będę się musiała podporządkować. Albo na przykład, że bycie z jakąś kobietą narazi mnie na brak szacunku, i wtedy właśnie z tego męskiego punktu widzenia nawet mogą być takie słowa podświadomości. Nie przeżyję tego, że jakaś kobieta narazi mnie na brak szacunku zainteresowaniem innym mężczyzną. No i wtedy znowu jest chcę być sam, wolę być sam. Tylko to jest podświadomości. Jeśli na poziomie świadomym uważasz, że chcesz partnera w swoim życiu. Więcej o tym mówiłam w sile przyciągania.
transmisji na żywo z poprzedniego tygodnia, ale właśnie ten brak partnera w życiu, a jednak myślenie o tym, że chcę tego partnera w swoim życiu, no to wtedy jest to ogromne, już takie ogromne uczucie braku zaufania do siebie. Nawet jeśli ten partner się pojawi, ewentualny możliwy partner, to nawet go nie zauważymy wtedy, bo te programy w podświadomości są tak silne. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że właśnie zaufanie do siebie to jest ta wyższa oktawa wolności. Absolutnie to jest, bo uczucie wolności wyboru to jest wiem, że mam wybór, ale zaufanie do siebie to jest taki moment, że ja to wybieram. Wybieram, bo wiem, że ja tego chcę i chcę się tym ze sobą podzielić i powiem kolokwialnie, mam w nosie, co o tym myślą inni ludzie i mam w nosie, jakie przeszkody będą na drodze. Zaufanie do siebie jest tak mocne, że naprawdę nic nie jest nas w stanie zatrzymać, jeśli je czujemy. Dlatego to jest taka wyższa oktawa przejawienia się wolności. Natomiast bardzo często ludzie mylą uczucie braku zaufania do siebie z uczuciem braku wolności wyboru. Przez to właśnie, że to zaufanie do siebie to już jest ten dokonywanie wyboru, to właśnie bardzo często to jest mylone na zasadzie, że jeśli ktoś powie, że czegoś nie może, nie powinien, to właśnie myśli, że nie ma wyboru. Nie. Jeśli widzisz na faktach, że możesz dokonać wyboru, czyli na przykład chcesz pójść z koleżanką na kawę i masz taki wybór, ona jest i możecie się umówić, ale powiesz, nie mogę iść, bo partner będzie zły, to nie jest brak wolności wyboru, tylko to jest uczucie braku zaufania do siebie, że lęk przed tym, co czujesz, kiedy partner jest na ciebie zły. Pamiętaj, nie boisz się, że partner jest na ciebie zły, tylko boisz się poczuć, co czujesz, kiedy jest na ciebie zły i wtedy odmawiasz sobie dokonania wyboru. Oczywiście chodzi o moment, kiedy naprawdę chcesz się z tą koleżanką spotkać. Lub z kolegą. I to też jest bardzo ważne, żeby to odróżniać, bo wszyscy chcą uczucia wolności wyboru i naprawdę można je czuć, nie wiem, w 90% w ciągu dnia. Ale tekstami typu nie wolno mi, nie mogę, czyli pójściem w kierunku uczucia braku zaufania do siebie, odmawiasz sobie uczucia wolności wyboru. A uzdrowienie uczuć dotyczy uzdrowienia każdego uczucia z osobna. Czyli tak jak już powiedziałam, ale jeszcze raz powtórzę, uzdrowienie braku zaufania do siebie polega na uzdrowieniu uczuć bólu z przeszłości. Czyli jeśli boisz się, że partner jest na ciebie zły, to znaczy, że nosisz te uczucia bólu z przeszłości, najprawdopodobniej z dzieciństwa. Ale można je uzdrowić, jeśli odważysz się na to, żeby doświadczyć tego, że partner jest na ciebie zły, ale pójdziesz do uczuć bólu zamiast poczucie winy czy ocenianie partnera. Bardzo dużo o tym mówię, żeby odróżnić sposób myślenia od uczuć. W teorii to jest bardzo proste, w praktyce wymaga naprawdę takiej dużej uważności na siebie i otwarcia na to, że w kontekście samoświadomości zawsze mamy prowadzenie sił światła, bo uzdrowienie tych uczuć bólu prowadzi nas do miłości do siebie. Naprawdę, to jest jedyny sposób, żeby dotrzeć do tej miłości do siebie, czyli pokochać siebie w uczuciach bólu. Dróg jest tyle, ile ludzi na ziemi, ale sposób jest jeden, bo to jest ziemskie prawo. Też o tym mówię w sile przyciągania.
Bo to też bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, co jest ziemskim prawem. Nie można się buntować oczywiście przed ziemskimi prawami, zużywać na to czas i energię, a można właśnie poczuć zaufanie do siebie w relacji z Matką Ziemią i zobaczyć, że ona naprawdę chce, żebyśmy wyrażali siebie tak, jak chcemy w naszym życiu, żebyśmy wybierali to, co sprawia, że nasza krew szybciej płynie i czujemy energię. Bo to o to chodzi, po to jesteśmy tutaj na tej ziemi. Pamiętam, jak kiedyś pojechałam na początku mojej drogi do osoby, która wtedy pokazywała mi uczucia i mówię, wiesz, ta sesja u ciebie to jest taki czas dla mnie. A ona tak spojrzała na mnie i mówi, twoje życie jest czasem dla ciebie. I to bardzo mocno wtedy zapadło mi w pamięć. Takie rzeczy zapadają w pamięć, jeśli nas dotyczą. I to właśnie o to chodzi, że nasze życie jest dla nas i Matka Ziemia zrobiła wszystko, żeby to życie było dla nas, ale my w uczuciu braku zaufania do siebie przestajemy wybierać to, co chcemy i wtedy przestajemy żyć naszym życiem. I wtedy możemy mieć poczucie bezsensu, niesprawiedliwości, czy nawet chęci wydostania się stąd. A wszystko jest w kwestii uczuć. Naprawdę, tak jest. Ci, co już sprawdzili, to wiedzą. I bardzo ważnym elementem uczucia braku zaufania do siebie jest właśnie mówienie nie partnerowi. Z tego uczucia braku zaufania do siebie najczęściej tego nie robimy. I z tego też jest cała masa nieporozumień w partnerstwie, albo nawet brak chęci wejścia w jakiekolwiek partnerstwo, bo na samą myśl, że partner może nas zostawić, wolimy w ogóle w to partnerstwo nie wchodzić. I bardzo mocno to nie dotyczy osób, które bardzo długo były same, zaczynają być w tym partnerstwie i wtedy na myśl, że mogą je znowu stracić, właśnie rezygnują z uczucia zaufania do siebie i zaczynają się dostosowywać do partnera. Przestają mówić nie. To nawet nie chodzi o słowo nie, tylko chodzi o wyrażanie swojego chcę, ale takie kolokwialne jest mówienie nie. Czyli na przykład, no oczywiście element seksu jest tu też bardzo ważny, szczególnie w kontekście kobiet, gdzie to ten brak mówienia nie partnerowi jest bardzo mocno obciążony karmicznie lub jeśli ktoś woli genetycznie. I z tego też jest bardzo dużo potem problemów. Niestety to partnerstwo wtedy zaczyna kuleć. Ale tu jeszcze raz powtarzam, nie tyle chodzi o mówienie nie, tylko o wyrażanie swojego chcę. Tak? Czy na przykład ja teraz chcę spać, ja teraz chcę oglądać telewizję, ja chcę, żebyś przestał, ja chcę, żebyś przestała. Tak? Na przykład, jeśli to jest element w drugą stronę. To bardziej dotyczy kobiet, ponieważ ten pierwiastek żeński jest taki bardziej pochylany nad drugą istotą, a pierwiastek męski jest taki silny, ale oczywiście to też może być dotyczyć mężczyzn. To nie chodzi o mężczyznę, kobiety, tylko pierwiastek męski, żeński. Ale to wyrażanie chce jest niezwykle ważne, dlatego że to chce to jest energia życia. I wyrażanie tego chcę na drobnych sytuacjach i otwieranie się na to, że mogę wybrać to, co chcę, otworzenie się na uczucie zaufania do siebie sprawia, że zaczynasz żyć. Po prostu to naprawdę tak działa. I moment, kiedy doświadczamy uczucia braku zaufania do siebie, to właśnie to jest ten moment, kiedy chcę czuć zaufanie do siebie, to znaczy chcę umieć wybrać to, co wibruje dla mnie atrakcyjnością, a doświadczam braku możliwości, by czuć zaufanie do siebie, bo się boję, bo
Kiedyś taka sytuacja skończyła się dla mnie uczuciami bólu i dlatego teraz czuję brak zaufania do siebie, żeby wybrać to, co chcę, to, co wibruje dla mnie atrakcyjnością. I rozum naprawdę wtedy jest gotowy wymyślić 100 tysięcy powodów, dla którego brak wyboru tego, co chcę, jest dla mnie w cudzysłowie lepszy. Nigdy coś, co wyraża brak twojego chcę, nie jest dla ciebie lepsze. Tylko wyrażenie twojego chcę serca, oczywiście mówię o chcę serca, jest tą energią, której potrzebujesz jak kaniaczdżu, naprawdę. Bo uczuciami obfitości się karmimy jak jedzeniem, jak piciem, jak oddychaniem. A odmawianie sobie tych uczuć obfitości, czyli jeśli przestaję wybierać to, co chcę i czuję swoim sercem, wskazujemy się na głodowanie i ja takich ludzi teraz widzę. Głodujących totalnie. Nawet jeśli robią to, co chcą, co myślą, że chcą, że wybierają, to nie są w stanie się skupić na tym. Nie są w stanie się tym najeść. Cały czas są myślami gdzie indziej. Albo w poczuciu winy, że oni są teraz i robią to, co chcą, a powinni robić coś innego. I naprawdę patrzę na tych wszystkich ludzi i serce mi się kraje uczuciami, moimi uczuciami bólu, ale oczywiście ja je czuję i akceptuję. Serce się oczywiście nie kraje, tylko czuję uczucia bólu, ale to jest naprawdę takie uczucie braku wolności wyboru, bo ja wiem, że jest sposób, żeby zacząć żyć tym swoim pięknym życiem, które jest dla każdego przygotowane, bo tak to Matka Ziemia urządziła. I że to jest tak, jakby ludzie siedzieli wokół suto zastawionego stołu i głodują. Naprawdę to tak wygląda. Szczególnie właśnie w uczuciu braku zaufania do siebie. Ale uczucie braku zaufania do siebie ma swój korzeń w przeszłości, ale wszystko jest do uzdrowienia. Także jeśli chcesz uzdrowić swoje życie, potrzebujesz uświadomić sobie, że najpierw potrzebujesz zbudować partnerstwo ze sobą i stąd cała seria moich warsztatów partnerstwa, bo warsztaty z partnerstwa dotyczą przede wszystkim zbudowania partnerstwa ze sobą, czyli uzdrowienia tych uczuć bólu i nauczenia się czuć uczucia obfitości. Możesz wybrać też formę pracy sesjami lub warsztatami instant. Ale jeśli chcesz siedzieć przy suto zestawionym stole i najadać się dosyta, potrzebujesz uświadomić sobie swoje uczucia. Dziękuję za dzisiaj. Następna transmisja na żywo będzie w lipcu i będzie kontynuacją siły przyciągania, czyli będę mówić o tym, jak uruchomić siłę przyciągania, również w kontekście partnerstwa, czyli żeby przyciągnąć do swojego życia partnera, z którym będziemy czuć bliskość i będziemy się wzajemnie dzielić uczuciem wolności wyboru, bo tylko wtedy mówimy o partnerstwie. Także dziękuję jeszcze raz za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.